Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na webinarze wspierającym grupy projektowe do programu Rememory. Ja się nazywam Jan Bliźniak, jestem koordynatorem programu. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Takie pierwsze kontrolne pytanie. Bardzo proszę, jakbyście zechcieli napisać na czacie, czy wszystko jest w porządku technicznie. Mam pierwszą odpowiedź, że tak. Jeszcze nie jest nas, o jest coraz więcej, świetnie, dziękuję bardzo. Nasze spotkanie ma taki podwójny charakter. Pierwsza kwestia to sam program, który ruszył ponownie po wakacjach. Dzień dobry. I mam nadzieję, że już pracujecie nad swoimi projektami albo przymierzacie się już do takiej konkretnej pracy. Przypomnę, że mamy 2 miesiące. Do 20 listopada trzeba będzie przygotować reportaże multimedialne w programie ReadyMag. Zachęcam, żeby jak najwcześniej zacząć z niego korzystać, żeby dobrze się połapać w jego możliwościach, bo można tam i wprowadzać wideo, i zdjęcia, i w różny sposób szablonem, który udostępniam, manipulować. Więc zachęcam, żeby się dobrze zapoznać z tym narzędziem do przygotowywania reportaży multimedialnych. Nasze spotkanie jest poświęcone takiej zawartości merytorycznej tego, gdzie, jak szukać materiałów źródłowych online. I to jest tak pierwsze z dwóch niejako spotkań na ten temat, jakie dla Państwa szykujemy. Dzisiejsze poprowadzi Maria Pawlak, specjalistka od edukacji historycznej, obecnie związana z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Natomiast w październiku będziemy mieli dla Was jeszcze konsultacje ze specjalistą ze środka Karta, który również będzie mógł wesprzeć w takiej pracy ze źródłami i tym, jak szukać, gdzie szukać, jak opracowywać materiały źródłowe, na co uważać. Tym, że to będzie miało już format konsultacji, czyli będzie można przyjść z konkretnymi pytaniami, zadać już pytania do projektu, który jest w toku. Myślę, że on będzie tak w połowie października i chciałbym najpierw zapytać Was o to, jaki termin najlepszy byłby dla Was, żeby uczestniczyć w takich konsultacjach. Czy mogę prosić o właśnie, mam ankietę, gdzie chciałbym, żebyście zaznaczyli, który termin konsultacji byłby najlepszy, taki orientacyjny, nie ma tu konkretnych dni, tylko pora dnia, czyli może czy najlepsze rozwiązanie to jest takie spotkanie w czasie lekcji, czyli w sali informatycznej, w szkole, przed kamerką, z mikrofonem, czy takie spotkanie tuż po szkole, czy w takich godzinach popołudniowych, tak jak dzisiejszy webinar, czy może lepiej wieczór, a tak jeszcze dodałem weekend bez specjalnej wiary, że ktoś to zaznaczy, ale a nuż widzę w sobotę ktoś, dla kogoś będzie najwygodniej do takich konsultacji przystąpić. Będą wtedy konsultacje prawdopodobnie na platformie Zoom, czyli właśnie też online. To proszę zaznaczać odpowiedzi, który termin konsultacji, jaka pora właściwie konsultacji byłaby optymalna. Poczekamy, aż się ich trochę pojawi i pewnie pojawią się też wtedy na ekranie. Zobaczymy, zorientujemy się, jak to wygląda. Konsultacje będą w połowie października, po okresie, w którym macie warsztaty z dziennikarzami. Te warsztaty startują już w przyszłym tygodniu. O, 67 osób zagłosowało i mamy wynik. Mamy wynik, że najlepiej, tak się to bardzo rozłożyło. Niby najlepiej tak jak dziś,
albo, czyli najlepiej w tych okolicach 16, tak? A zdecydowanie nie weekend, chociaż też jest parę odpowiedzi za weekendem. Czyli tak będziemy w takim razie orientacyjnie w popołudniu, w połowie października, czyli po warsztatach z dziennikarzami. Już skończę jeszcze ten wątek. Warsztaty ruszają od przyszłego tygodnia, 22 września. Większość nauczycieli, bo dzisiaj są z nami i uczniowie, i nauczyciele, już powinna otrzymać ode mnie maila z propozycją terminu. Bardzo proszę na niego odpowiedzieć, czyli potwierdzić lub powiedzieć absolutnie nie, grupa się nie zbierze tego dnia. To są warsztaty online, więc trzeba zebrać grupę, trzeba się zebrać znowuż w godzinach, tym razem na pewno lekcyjnych, przed komputerami, z mikrofonami, z kamerkami i w takich trzygodzinnych szkoleniach, w takim trzygodzinnym warsztacie z dziennikarzem z lokalnej redakcji Gazety Wyborczej wziąć udział. Jeżeli są do mnie jakieś pytania, można je spokojnie zadawać na czacie, albo w tej chwili to od razu odpowiem, albo odpowiem po prezentacji i Marii. Prosimy, jedna grupa powinna się przywitać. Myślę, że się wszyscy przywitają, pokażą, pomachają, że są. Jeżeli będą mieli Państwo jakieś pytania organizacyjne, nasuną się do mnie, żeby jeszcze zapytać coś o porządku pracy, czy jak działać, jak się odbywają warsztaty, o cokolwiek organizacyjnego w ramach całego programu, proszę pisać na czacie te pytania. Teraz już oddam głos Marii, a jeżeli jakieś się trafią, to odpowiem na nie już na końcu naszego spotkania. A na razie dziękuję. Dzień dobry. Witajcie bardzo serdecznie w ten słoneczny dzień, już taki chyba ostatni podmuch lata. Dzisiaj możemy obserwować. Ja, słuchajcie, przygotowałam dzisiaj dla Was kilka inspiracji, które mogą wesprzeć Was w działaniach poszukiwaczy. Jestem historykiem i tak naprawdę większość swojego życia zawodowego łączę z historią i staram się szukać różnych inspiracji, nie tylko w historii takiej, powiedziałabym, powszechnej czy dużej, ale także i lokalnej, więc często szukam materiałów w dosyć, powiedziałabym, nieoczywistych miejscach, zwłaszcza jeżeli chodzi o szukanie informacji dotyczących życia codziennego czy także osób. I będę chciała Was dzisiaj zainspirować różnymi poszukiwaniami. Bo uważam, że internet jest wielką skarbnicą wiedzy, jeżeli chodzi o materiały źródłowe. Ja przyznam szczerze, nie jestem wielką zwolenniczką tylko i wyłącznie korzystania z archiwów fizycznych, ponieważ nie zawsze jest taka możliwość dotarcia do nich. Wiele źródeł jest już zdigitalizowanych, można je oglądać w zdecydowanie lepszej jakości w różnych miejscach, które udostępniają te dokumenty. Dlaczego różnych? Dlatego, że czasami niektóre miejsca mają te same dokumenty i je digitalizują, więc tak naprawdę możemy zobaczyć czasami ten sam numer gazety w różnych miejscach. I do tego też bym Was zachęcała, abyście po prostu szukali. I słuchajcie, przygotowałam kilka takich slajdów, które odniosą nas do różnych miejsc, które moim zdaniem są taką skarbnicą materiałów i są także miejscem, które umożliwia tworzenie swoich kolekcji źródeł. Ja pracuję także na co dzień w muzeum, dlatego dla mnie ważne są obiekty, rzeczy. Natomiast wiem, że w Waszej pracy będziecie także skupiać się na materiałach tekstowych. Co prawda w muzeach także są treści różne, czy to gazety, czy to książki, natomiast
Natomiast obiekty moim zdaniem też są ciekawe, ale to zupełnie inny temat. Natomiast w przypadku dzisiejszego spotkania pozwólcie, że skupię się raczej na tych materiałach papierowych, tak rozumianych potocznym językiem, i także materiałach graficznych, czyli zdjęciach, ewentualnie może i obrazach, które Wam zaprezentuję. Natomiast teraz pozwólcie, że pokażę kolejny slajd, tylko chciałam się Was jeszcze zapytać, słuchajcie, bo powiedziałam, że można szukać materiałów w internecie, a internet to taki trochę worek bez dna, tam jest wszystko, są dobre i złe rzeczy i są oczywiście rzeczy, które także trzeba wcześniej jakoś weryfikować i sprawdzać ich autentyczność, także ich, powiedziałabym, że zasadność udostępnienia, ponieważ niektóre rzeczy są na licencjach, za które trzeba oczywiście ponieść opłatę, ale w zasadzie większość rzeczy jest dostępnych bezpłatnie, o tym też trzeba pamiętać, tutaj na to zwracam uwagę przy okazji wykorzystania materiałów w późniejszych Waszych działaniach. Natomiast słuchajcie, jakie znacie portale, które Waszym zdaniem mogą posłużyć do takiej, do takich poszukiwań materiałów źródłowych, bo to też będzie dla mnie pomocne, aby nie powtarzać niektórych rzeczy, które przygotowałam dla Was kilkukrotnie, czy też nie naświetlać. Jakie znacie materiały, poproszę Was, przepraszam, nie materiały, tylko portale, czyli strony internetowe, bądź jakieś instytucje, o których słyszeliście, które mogą mieć swoje odniesienia w internecie, poproszę Was, abyście napisali to na czacie i wtedy zobaczymy, co się pojawi w waszych głowach po tym moim pytaniu. Śmiało, śmiało zachęcam. Jakie portale związane z szeroko rozumianymi źródłami znacie, bądź korzystaliście, bądź słyszeliście? Tak, widzę, że już ktoś pisze. Słuchajcie, myślę, że tak dwie minutki, tak żebyście mogli się podzielić. Polin, Polona, Wikipedia, super, dziękuję ślicznie. Będę się także dzisiaj odnosić do tych wspomnianych właśnie przez Was portali. Ja dodam jeszcze taką rzecz, że Wikipedia, która tutaj się pojawiła, oczywiście jest takim, powiedziałabym, że podstawowym miejscem, w którym rozpoczynamy często poszukiwania w internecie i też trzeba pamiętać, że to jest portal bardzo charakterystyczny w swoim rodzaju, ponieważ jest to portal współtworzony przez społeczności różne, przez wikipedystów, którzy tworzą hasła oraz zbierają materiały ikonograficzne. Możliwość korzystania z tych materiałów ikonograficznych, które mogą być drukami bądź grafikami, jest różna. Więc to też trzeba pamiętać zawsze, jaka jest opcja po prostu korzystania z tych materiałów. Zachęcam Was też, abyście sprawdzali zawsze, na jakich licencjach są dane materiały na Wikipedii i też kto je tam wrzucił i na podstawie czego, bo to też jest bardzo ważne, że w przypadku internetu, tak jak i książek, papier i internet przyjmą wszystko, a niekoniecznie zawsze będzie to zgodne z prawdą czy rzeczywistością, która miała miejsce te kilka bądź kilkaset lat temu. No dobrze, moi drodzy, w takim razie zaczniemy od podstawowego miejsca. Otóż jeżeli myślimy o źródłach z perspektywy historyka, no to oczywiście pierwsze, co nam się w głowie pojawia, to archiwum. No i moi drodzy, archiwa są bardzo różne, ich dostępność także korzystania, niektóre mają bardzo ograniczone możliwości czasowe, ale ja Was zachęcam do tego, aby szukać oczywiście w archiwach online, które występują w naszym kraju, mają różną możliwość oczywiście, jeżeli chodzi o korzystanie z nich, nie wszystkie mają, nie mają zdigitalizowanych swoich zbiorów. Natomiast słuchajcie, to do czego Was zachęcam, to jest takim, powiedziałabym, że podstawowym miejscem do szukania w archiwach różnych, małych, dużych, lokalnych. To jest taki portal, który miał odsłonę 2 lata temu. Jest on takim, powiedziałabym, że cieszącym się dużym zainteresowaniem ze względu na bardzo dobrą wyszukiwarkę. Portal, który nazywa się Szukaj w archiwach. Tutaj po wpisaniu odpowiedniej frazy, której poszukujemy, czy miejsca, wydarzenia,
także i osoby, która wydaje nam się, że może być dostępna o niej informacja w internecie. Wyskakują nam różne archiwa lokalne, które udostępniają swoje zbiory zdigitalizowane i to o tyle jest łatwiejsze, że ta strona ma za zadanie po prostu być swego rodzaju takim pośrednikiem pomiędzy archiwami, tymi, które się zgłaszają do tego portalu, po to, aby po prostu nie szukać bezpośrednio na innych portalach, co też jest swego rodzaju ułatwieniem. Czasami niektóre zdjęcia pojawiają się tutaj jako obiekty niezdigitalizowane, ale wiemy, że mogą być one dostępne w którymś archiwum, a potem się okazuje, że podobne zdjęcia o tej tematyce bądź to samo zdjęcie występuje w bezpośrednim archiwum online z danego miasta bądź miejsca, co wiąże się z tym, że nie zawsze wszystkie pliki zostały odpowiednio wygrane czy przesłane tutaj, ale to są sytuacje sporadyczne. Zachęcam Was do korzystania z tego portalu, który jest taką, powiedziałabym, że dawką wiedzy. Kolejny portal, który moim zdaniem jest też interesujący, to jest swego rodzaju nie tyle co portal, ale bardziej forma taka aranżacji źródeł. Otóż archiwa państwowe, akurat tutaj pokazuję Archiwum Państwowe w Warszawie, a w zasadzie każde wojewódzkie miasto ma swój oddział archiwum państwowego, tworzą wirtualne wystawy. Zachęcam Was do oglądania tych wystaw. Otóż wystawy są tematyczne, są one archiwizowane i są dostępne przez dłuższy czas na stronach internetowych danego archiwum. To, co jest istotne, te wystawy posiadają materiały, które są odpowiednio przygotowane, opisane, co jest też ważne w tego typu zadaniach, z którymi będziecie się zmierzać, i także z jakimś takim komentarzem historycznym, który może ułatwić pracę. Natomiast ciekawe jest to, że można jakby bazować na tych materiałach już, powiedziałabym, że przewertowanych przez archiwistów, jako gotowych, powiedziałabym, że skondensowanych plikach. Te pliki czasami też są nawet tak skonstruowane, że można je wydrukować i na przykład stworzyć jakąś wystawę w szkole. Natomiast w przypadku tutaj tego akurat archiwum pojawia się informacja o akurat tegorocznej dużej rocznicy wojny 1920. To akurat jest temat taki związany z Warszawą, niemniej jednak pamiętam, kiedyś oglądałam lubelskie archiwum i też miało swoje lokalne na przykład zagadnienia dotyczące różnych okresów z historii Lublina. Tu akurat jest XX wiek, ale też są wcześniejsze, więc to jest też ważne, że z tego, co się udało mi zapoznać, raczej skupiamy się na XX wieku, niemniej jednak, jeżeli ktoś się chciałby zainteresować wcześniejszymi historiami, w ogóle niekoniecznie w tym programie, ale chciałby sprawdzić, jest taka szansa. Ale mogę już od razu tutaj powiedzieć, że zdecydowanie więcej źródeł tak naprawdę od XIX wieku do dziś, niż tych wcześniejszych, jest to po prostu uwarunkowane pewno wieloma rzeczami, które są związane z po prostu możliwością digitalizacji i tak dalej. No dobrze, moi drodzy, to mamy jedną jako taki, powiedziałabym, że zbiór. Kolejnym zbiorem, którym chciałam Was zaprezentować, do którego chciałam Was zachęcić, abyście korzystali, są biblioteki. Biblioteki, ale takie duże biblioteki w rozumieniu akademickim. Tutaj pierwszą bibliotekę, do której Was zachęcę, nie tylko akademicka, ale już, która się pojawiła w Waszych wypowiedziach, oczywiście Polona. Ja jestem wielką fanką Polony. Uważam, że to jest najlepszy portal, który powstał w ostatnim dziesięcioleciu z wielu powodów. Po pierwsze, ma niesamowitą liczbę materiałów, nie tylko ikonograficznych, pocztówek, plakatów. Ma w zasadzie wszystkie gazety, które Was interesują pod względem lokalizacji, czasu, ogólnopolskie, regionalne i tak dalej. W zasadzie wszystkie numery zdigitalizowane. Ja, słuchajcie, jeszcze pamiętam takie czasy, kiedy trzeba było pójść właśnie do biblioteki i te gazety oglądać, co też ma swój wielki urok, niemniej jednak szukanie konkretnego zagadnienia czasami jest dość trudne. W momencie, gdy dostajemy nieskończoną liczbę gazet i szukamy jakichś informacji i tak naprawdę trudno nam od razu wychwycić, gdzie to mogłoby być. Natomiast tutaj od razu możemy wychwycić, nie prosząc nikogo o przyniesienie,
nie musimy czekać, jedyne co, to musimy wiedzieć, jak to robić. I zachęcam Was do postudiowania Polony, ponieważ ona ma bardzo wiele możliwości. To jest platforma, która służy także do tworzenia własnych katalogów. Zachęcam Was, bo to ułatwia pracę, tworzenie własnego katalogu. Aby go stworzyć, należy założyć konto na Polonie, które tak naprawdę wymaga posiadania maila. Natomiast to, co też jest ciekawe, tak jak powiedziałam, są dość takie, no, dość rozbudowane i nowoczesne możliwości wyszukiwania po słowach w odpowiednich dokumentach, jeżeli czegoś szukamy. I Polona, tak jak powiedziałam, jest to narzędzie stworzone przez Bibliotekę Narodową w Warszawie, przez Bibliotekę Narodową, czyli jakby dotyczy ona całego kraju, więc tych materiałów też jest w zasięgu krajowym dość sporo. Zachęcam, tutaj akurat jest screen z wczoraj, z przedwczoraj, przepraszam, i widać, że na głównym ekranie pojawiają się różne ciekawostki, czy to jakieś podręczniki, czy to na przykład jakieś plakaty, więc zachęcam, wydaje mi się, to też jest ciekawe pod względem po prostu zobaczenia, jak kiedyś pisano, jak kiedyś mówiono, jak wyglądał świat, tak jak będziecie mieli okazję niebawem się jeszcze z tym zderzać, jak mówiono o niektórych rzeczach, tak? Jak komunikowano niektóre wydarzenia, czy chociażby relacje, które pewno, którym będziecie się przyglądać w ramach swoich działań w projekcie. No i moi drodzy, kolejna rzecz, która jest taką świeżynką troszkę, ja też niedawno dopiero odkryłam, to jest dość podobna platforma jak Biblioteki Narodowej, to jest akurat portal, taka platforma bardziej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, działa bardzo, powiedziałabym, że zbliżenie do tej, którą przed chwilą widzieliśmy w kontekście Polony. Tutaj jest więcej, mam wrażenie, że czasami te materiały się uzupełniają, niemniej jednak pamiętajmy, że Biblioteka Uniwersytetu w Warszawie ma bardzo bogatą historię swoich zbiorów i teraz coraz częściej są one digitalizowane, niektóre mogą się powtarzać w obydwu bibliotekach, ale czasami są perełki, których nie ma na przykład na Polonie. Natomiast też moim zdaniem, moi drodzy, nie sugerujcie się miastami i miejscami, w których szukacie, ponieważ czasami niektóre biblioteki, zwłaszcza te takie duże, wojewódzkie, czy chociażby tutaj Narodowa, czy WW, często opiekują się różnymi materiałami, które są przekazywane im w darach albo w ramach po prostu opieki. I często też nie wiemy, kiedy to do nich trafiło i kto postanowił o ich digitalizacji. No i mamy tutaj jeszcze jedną bibliotekę, która dotyczy już tematu, który zauważyłam, że cieszy się dużym zainteresowaniem, czyli wątków żydowskich. Otóż Biblioteka Żydowskiego Instytutu Historycznego także digitalizuje na bieżąco materiały, które posiada w swoich zbiorach. To, z czego słynie ta biblioteka, to oczywiście z materiałów w języku jidysz głównie, ale także i w języku hebrajskim, w zasadzie w obydwu językach żydowskich. Niemniej jednak zachęcam Was, ponieważ tutaj jest dużo materiałów, których nie odnajdziemy na innych platformach, które dotyczą właśnie społeczności żydowskiej. Ale o tym jeszcze będzie mowa. W przypadku biblioteki tutaj również można tworzyć różne takie kompilacje swoich materiałów. Byśmy powiedzieli, jako w takiej pracy historyka możemy sobie tworzyć tak zwane fiszki już na platformach, a niekoniecznie tworzyć to analogowo w postaci pisania kartek. Tutaj możemy już po prostu tworzyć swoje katalogi. Ja, szczerze mówiąc, korzystam z tego, bo nie zawsze wszystko pamiętam, nie zawsze jestem w stanie wszystko pobrać, bo to też jest ważne, że przy okazji tych trzech miejsc, o których powiedziałam, można pobierać te materiały. Nie jestem pewna, jak to jest przy okazji Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast przy okazji Polony można pobierać całościowo pliki bądź częściowo odpowiednie strony, które nas interesują, w bardzo, ale to bardzo dobrej rozdzielczości, w różnych konfiguracjach, jeżeli chodzi o pliki, więc to też moim zdaniem jest istotne, jeżeli będziecie korzystać z tego w ramach chociażby reportażu, o którym wspomniał Janek. Myślę, że w przypadku jakiegokolwiek skanu czy zdjęcia, gdybyśmy robili to w bibliotece bądź w archiwum fizycznie, nie byłoby takiej jakości. A same skany są bardzo, bardzo drogie. No i kolejna rzecz, która skupia w sobie wiele bibliotek, Federacja Bibliotek Cyfrowych, mniejszych bibliotek, bardzo zachęcam, moi drodzy, wyszukiwarka, która jest na wysokim poziomie, posiada takie zbiory, jakich na pewno trudno byłoby nam odnaleźć chociażby w zwykłych archiwach, bo biblioteki mają inne możliwości, także gromadzenia rzeczy, natomiast to jest coś, powiedziałabym, że analogicznego jak szukaj w archiwach, po prostu platforma, która
zbiera zbiory innych i tutaj można w ten sposób korzystać. Tak jak tutaj jest to powiedziane, są to zbiory polskich instytucji kultury online i tak jak tutaj też można doczytać 7,3 miliona obiektów. Obiektów, a mianowicie rozumiane jest to tutaj przez twórców, że nie tylko papierowe rzeczy, ale też obiekty w formie fizycznej rzeczy. No dobrze, czyli mamy biblioteki i teraz chciałabym Was zaprosić do czegoś, z czym pewno się będziecie zmierzać przy okazji reportaży, bo reportaż to także słowo pisane, ale również i słowo mówione. Otóż, moi drodzy, od kilku lat obserwujemy w Polsce taką dość dużą tendencję zainteresowania się historią mówioną. Od razu mówię, że oczywiście jest to bardzo ważne, natomiast nie każdy tą historię mówioną wykorzystuje. Ja Was zachęcam, ponieważ to jest historia, jest to swego rodzaju źródło, które nie zawsze oczywiście jest, że tak powiem, obiektywne, ponieważ to akurat tworzy człowiek w pełni, jest to jego narracja. Z wieloma historiami mówionymi jest o tyle problem, że trudno nam czasami zweryfikować to, co jest na przykład zgodne z rzeczywistością, bądź jakąś naleciałością historyczną danej osoby. Kiedyś pamiętam taką historię, kiedy to pani profesor, która zajmuje się naukowo historią mówioną, powiedziała, że często zdarzało się tak, że przy okazji II wojny światowej, a mówię o tym dlatego, że też wiem, że na tym temacie pracujecie, wokół tego tematu, często pojawiają się w wielu wspomnieniach takie, powiedziałabym, że dość popularne klisze. No i skąd to się bierze? Otóż w wielu narracjach osoby, zwłaszcza w starszym wieku, mogą trochę przeinaczać niektóre rzeczy. Natomiast mówię o tym dlatego, żebyście pamiętali, że historia mówiona, tak jak i każda historia, która jest opowieścią, trzeba ją traktować swego rodzaju filtrem. Natomiast moim zdaniem jest to bardzo ciekawe źródło, które pokazuje nam rzeczy, których nie pokażą nam pisma. I tutaj w związku z tym mam dla Was propozycję dwóch takich portali, z których można słuchać. Otóż jednym z najbardziej chyba takim popularyzującym miejscem historii mówionym w Polsce jest Brama Grodzka. Jest to ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, którzy działają w Lublinie. Działają oni głównie z historią lokalną województwa lubelskiego, ale i nie tylko. Natomiast to, co moim zdaniem jest ważne, to, że oni także pokazują, że tę historię mówioną można wykorzystywać na różne sposoby, nie tylko w postaci nagrania relacji i powiedzenia, no nagraliśmy relację i tutaj możemy także stworzyć zapis literacki tego, nie literacki, tylko słowny, no i tak naprawdę tyle. Oni tutaj robią bardzo wiele różnych rzeczy, zachęcam Was, abyście zobaczyli, co można zrobić z historią mówioną. Między innymi, tutaj podam Wam taką ciekawostkę, że można zrobić aplikację do hodowli pszczół. A o co chodzi, to tutaj możecie sami wyszperać w internecie, jak to wykorzystano historię mówioną właśnie do tego działania i dlaczego akurat pszczoły, i dlaczego aplikacja, i dlaczego akurat Teatr NN to robił, Brama Grodzka. Natomiast tutaj na tym portalu można właśnie wysłuchać, przeczytać, jeżeli ktoś woli przeczytać te relacje, które się pojawiają, z bardzo różnych grup społecznych, bardzo różnych czasów i w różnym momencie nagrywane. Pamiętajmy, że te głównie relacje nagrywane są w dużej mierze w latach, w końcówce lat 90., latach 2000, więc to też ma swego rodzaju zupełnie inny wydźwięk, gdybyśmy nagrywali osoby, które przeżyły II wojnę światową tuż po niej. W przypadku, tutaj dodam jeszcze historii związanych ze społecznością żydowską, to akurat to jest trochę tak ad vocem, w latach tuż po PRL-u, tak nie tuż, ale to są lata chyba 80., mogę się mylić, to jest moim zdaniem tutaj taka dla Was, że tak powiem, taki wątek do sprawdzenia, nagrano bardzo duże relacje filmowe, które dotyczyły społeczności Żydów na terenie całej Europy i potem powstał serial dokumentalny. Natomiast patrząc na Wasze także projekty, widziałam, że będziecie korzystać z jednej relacji z Shoah Foundation i to jest chyba największa taka platforma, która nie jest ogólnodostępna, która właśnie posiada
te nagrane relacje, tak naprawdę od połowy lat 90. do dziś, które dotyczą społeczności Żydów z całego świata, którzy przeżyli II wojnę światową i ich potomków. I to też są właśnie relacje historii mówionej, z których można korzystać i można także po prostu czerpać z nich wiedzę. Niemniej jednak pamiętajcie, że tak jak każde źródło, także i mówione, w tym przypadku trzeba do niego podejść odpowiednio krytycznie i trzeba też po prostu zweryfikować dane informacje i to, co się w nim pojawia z innymi źródłami historycznymi. No taka jest praca historyka, trochę takiego detektywa, który musi stworzyć po prostu jakąś taką, powiedziałabym, że mapę myśli i później zastanowić się, dlaczego tak, a nie inaczej było to mówione, co było przekazem i tak dalej, i tak dalej. Więc moi drodzy, to jest jedno miejsce. Drugie miejsce to jest Archiwum Historii Mówionej, które poniekąd jest związane z kartą, z ośrodkiem Karta, ponieważ to była kiedyś częściowo także działalność Archiwum Karty. I to, moi drodzy, też jest platforma, która pokazuje właśnie tą historię. Można, ja bym tutaj nie skupiała się tylko na województwie mazowieckim, w Warszawie, ale wielu innych także środowisk i miejsc. Myślę, że to też jest dobre narzędzie do wyszukiwania materiału, ze względu na to, że też można hasłowo znaleźć relacje nagrane, czy to fizycznie, czy to głosowo, bo pamiętajcie, że nie, jeszcze do niedawna nie było to aż tak możliwe, aby nagrywać wizerunki, a zresztą z mojego punktu widzenia, ale także i doświadczenia, nagrywanie osób z kamerą jest zdecydowanie trudniejsze, zwłaszcza osób starszych. W przypadku jednak mikrofonu czy samego narzędzia audio jest łatwiej, więc to też często słychać to chociażby po tembrze głosu i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, czyli mamy, słuchajcie, moi drodzy, archiwa historii mówionej, które także z tego, co obserwuję i co pewno też będziecie mogli znaleźć, są lokalne. Często jest tak, że biblioteki, zwłaszcza biblioteki miejskie, tworzą archiwa historii lokalnej, gdzie oprócz zbiórki zdjęć, która dotyczy historii regionu, także zbierają relacje historii mówionej. I między innymi Warszawski Dom Spotkań z Historią zajmuje się wsparciem tych bibliotek przy realizacji tych projektów, także zahaczając o współpracę właśnie i też pokazując Archiwum Historii Mówionej, więc zachęcam Was, możecie rozejrzeć się w swojej okolicy, czy właśnie u Was nieopodal w bibliotece mieści się taki, powiedziałabym, punkt zbiórki relacji, zdjęć, tak aby zachować tą historię lokalną, bo pamiętajmy, że to jest chyba także swego rodzaju misją bibliotek, aby tą historię jakoś magazynować, a że zmieniają się trochę tendencje i niekoniecznie tylko książki magazynujemy i chcemy je wypożyczać, ale też na przykład tutaj zdobywać wiedzę w taki sposób, też biblioteki tak zmieniają swoje działania. No dobrze. No i oczywiście muzea, moi drodzy. Muzea, które niekoniecznie współcześnie działają jako muzea. Mogę Wam tutaj sprzedać taką ciekawostkę, że międzynarodowa instytucja, która zajmuje się muzeami, ICOM, pracuje nad nową definicją muzeum. Ponieważ jakbyśmy wpisali w Wikipedię, o której już była dzisiaj mowa, albo w jakikolwiek inny, bardziej bym powiedziała, że chodzi mi o słownik, a nie encyklopedię. Gdybyśmy pisali w słownik języka polskiego, pojawiłoby się też pojawiałaby się ważna informacja, że muzeum to jest miejsce do magazynowania i opieki nad zbiorami. I współcześnie muzea trochę zmieniły swoją funkcję, zmieniają, dlatego też instytucja międzynarodowa, która opiekuje się muzeami, idzie z duchem czasu i także zmienia tą definicję i także pewnie niedługo na Wikipedii i w innych miejscach pojawi się rozbudowana ta definicja. Niemniej jednak muzea zmieniają się i otwierają się ze swoimi zbiorami na potrzeby obywateli. I moi drodzy, zacznę od muzeum lokalnego. Otóż Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach ma także, tutaj jak widzicie, swoją stronę internetową, ale także ma zbiory i materiały, z których można korzystać. A żeby nie być gołosłownym, to tutaj, moi drodzy, mamy to, co powiedziałam. Otóż jest to taka platforma, którą widzieliśmy wcześniej przy okazji Polony, czy chociażby Szukaj w archiwach, który tylko pokazałam pasek wyszukiwarki. Niemniej jednak każde miejsce, które jest miejscem do wyszukiwania, ma najpierw pasek taki szukaj, a następnie pokazuje wszelkie
tak zwane rekordy, czyli to, co udało się odnaleźć po danym haśle. Zachęcam Was, jak będziecie szukać, aby wypisać sobie może na początku, jak będziecie tworzyć zagadnienia, czy będziecie szukać w ogóle materiałów, abyście po prostu spisali bardzo różne synonimy, skojarzenia z tematem, bo pamiętajmy, że tak jak to bywa w poszukiwaniach, czasami my rozumiemy inaczej słowo, niż rozumieli to ludzie te 100 lat temu. Tutaj podam przykład takiego słowa, które zawsze mi się pojawia, chociażby z propagandą. Otóż w latach 20. propaganda często w źródłach zwłaszcza jest wymiennie traktowana jako reklama. Więc czasami, jeżeli mamy jakąś nazwę jakiegoś wydawnictwa bądź jakiegoś materiału edukacyjnego na przykład, tak mogę tutaj to podać, pojawia się właśnie propagowanie na przykład jakiś tam no, zabawy na świeżym powietrzu, co było takim elementem dość istotnym w działaniach edukacyjnych przed II wojną światową, aby to wychodzić na zewnątrz i korzystać ze świeżego powietrza, zwłaszcza z witaminy D3. No dobrze, to tak ad vocem. Natomiast wracając, moi drodzy, i nawiązując do tego, co pojawiło się na początku, otóż Muzeum Polin, moi drodzy, prowadzi od wielu lat już też taką platformę skupiającą inne muzea, które zajmują się tematyką żydowską, Centralna Baza Judaików. I tutaj judaiki, dodam jeszcze ad vocem, moi drodzy, judaiki to jest wszystko, co jest związane z kulturą i społecznością Żydów. Czyli będą to rzeczy związane z religią, czyli będą to różne przedmioty, które można było oglądać w synagogach, można oglądać już do dzisiaj, ale będą to także dzieła sztuki, jak tutaj jest napisane, czy pamiątki historyczne. Materiałów jest dość sporo. Jest dość sporo materiałów także w językach żydowskich. Innego rodzaju są to materiały niż w przypadku ŻIH-u i Centralnej Biblioteki, o której mówiłam wcześniej. Niemniej jednak zachęcam, tak jak to jest napisane, od 2011 roku tworzona jest ta platforma i także udostępniły swoje judaiki muzea, które niekoniecznie ich tematem wiodącym jest społeczność Żydów, muzea regionalne. To, co jest charakterystyczne w polskim muzealnictwie, to to, że bardzo często, moi drodzy, wiele muzeów posiada kolekcje judaików, bądź nawet i sale, w których prezentuje swoje materiały, którymi opiekuje się w ramach po prostu funkcji, którą pełnią muzea. Natomiast często jest tak, że nie wszystkie mogą pokazywać, ale mają je dobrze obfotografowane, czy to druki, czy to chociażby, tak jak tutaj jest wspomniane, synagogalia, i można też z nich korzystać. Więc zachęcam Was do tego, bo czasami okazuje się, że to jest też dostępne na tej platformie, a niekoniecznie musimy tutaj od razu jechać na przykład do innego miasta. Okaże się, że w tamtym mieście jest coś, co może pomóc rozwiązać nam naszą zagadkę albo uzupełnić tą opowieść w postaci infografiki, czy nie infografiki, przepraszam, tylko grafiki, którą będziemy chcieli wykorzystać, a okaże się, że nie mamy nic takiego dostępnego w naszej okolicy, a wiemy, że synagogalia były na tyle charakterystyczne, że mogły także występować gdzieś indziej. No i moi drodzy, w przypadku tematów żydowskich, które się pojawiły najczęściej na liście, o której dostałam od Janka w ramach projektów, nad którymi się zatrzymujecie, otóż wirtualny sztet. I to jest moim zdaniem chyba najlepsza rzecz, jaka się ukazała od ostatnich kilkunastu lat, która jest tworzona przez Muzeum Polin, którą współtworzą specjaliści z całego świata, tak naprawdę, ponieważ tutaj można także różne rzeczy było swoje dodawać. To jest niesamowita skarbnica wiedzy pod każdym względem, od kwestii językowych i także takich tłumaczących wiele wątków związanych ze społecznością żydowską, po także, moi drodzy, kwestie topograficzne, czyli mapy, genealogię. Tu jest cały dział genealogii, który także może się przysłużyć, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące badań i relacji na przykład rodzinnych, czy w ogóle ile kto miał w
w kontekście tworzenia jakichś poszukiwań, ile kto miał rodzeństwa, ile osób mogło na przykład, ile w związku z tym na przykład osób przeżyło, tak? Jeżeli możemy tutaj badać tego typu historię związaną z II wojną światową. No i biogramy, które także się pojawiają związane z osobami mniej bądź bardziej znanymi. No i to, co moim zdaniem dla historyków i w ogóle osób zajmujących się historią jest dość ważne, to że przy okazji tutaj wirtualnego sztetla bardzo często pojawiały się źródła przy tych artykułach, które też są jakimś elementem takim, powiedziałabym, że naprowadzającym, gdzie szukać. I często czasami są to też źródła, które są dostępne po prostu w postaci online materiałów czy to artykułów. Pamiętajcie, że ja tutaj pokazuję źródła takie, które dotyczą przeszłości i które my możemy w jakiś sposób interpretować, bo gdy dostajemy gazetę, możemy ją interpretować jako źródło. Gdy dostajemy materiał pisany również, gdy dostajemy obiekt również. Natomiast rzecz, o której też należy moim zdaniem pamiętać przy okazji jakichkolwiek działań i myślenia nad tematami, które dotyczą przeszłości, to także interpretacja osób trzecich, czyli tak naprawdę tych osób, które trochę interpretują równolegle z nami, bądź interpretowały przed nami. I moim zdaniem to też jest ciekawe, ponieważ może to wzbogacić nasze myślenie i nasze poszukiwania, czyli moi drodzy, jakiekolwiek publikacje naukowe, bądź publikacje, które dotyczą przeszłości. Ja nie mówię tutaj o artykułach popularno-naukowych, ale jest wiele miejsc, zwłaszcza bibliotek, albo jest jeszcze taka platforma, która nazywa się Baschum, gdzie można odnaleźć jakby interpretacje takie, byśmy powiedzieli, że profesjonalne, które nas jakoś tam będą mogły nakierować. Niemniej jednak często przy pracach takich poszukiwawczych to także może być pomoc właśnie w kierunku poszukiwań, gdzie szukać, bo może się okazać, że my jakby zupełnie coś inaczej zinterpretowaliśmy albo nie mieliśmy konkretnej danej, a okaże się, że jednak jest to bardzo pomocne. No i moi drodzy, ostatnia rzecz, którą mam tutaj dla Was, otóż Narodowe Archiwum Cyfrowe, które posiada niezliczoną liczbę obiektów, a mianowicie to są zdjęcia w skrócie. Polecam Wam też Narodowe Archiwum Cyfrowe na Facebooku, mają bardzo fajny fanpage, gdzie można oglądać zdjęcia, które dotyczą przeszłości. I to jest też tak, że na stronie, na głównej stronie pojawiają się zdjęcia dotyczące danego momentu, w którym jesteśmy, czyli tutaj akurat jeszcze się pojawiły wakacje, chociaż to było z weekendu robiony screen, więc jeszcze żyliśmy w wakacjach, chociaż już jednak jesteśmy w szkole. Natomiast moi drodzy, tutaj akurat ze zdjęciami jest różnie, jeżeli chodzi z ich pobieraniem i także działaniem wokół nich. To też trzeba odpowiednio sprawdzić, do czego Was zachęcam. Natomiast można zobaczyć i można także nad nimi popracować. Pamiętajcie, że w działaniach edukacyjnych inaczej, gdybym teraz Wam pokazywała te zdjęcia, to nie byłoby problemu, natomiast gdybyście chcieli wykorzystać je do jakichkolwiek form takich, powiedziałabym, że remiksowych, czyli chociażby do reportażu, to też trzeba mieć na uwadze to, że nie zawsze można je tak po prostu pobrać i powycinać to, co nam odpowiada. To jest w przypadku bardzo wielu zdjęć zwłaszcza. Nawet tutaj, jeżeli utraciły one swoich, że tak powiem, w sensie, że utraciły swoje prawa, a raczej autorzy utracili do nich prawa, o tak o to mi chodziło. Natomiast, moi drodzy, w przypadku Narodowego Archiwum Cyfrowego jest dość sporo zdjęć, które dotyczą przeszłości, zwłaszcza dwudziestolecia międzywojennego. Tutaj jest wiele zdjęć, które uchwyciły, tak naprawdę autorzy tych zdjęć uchwycili w kadrze życie codzienne, życie polityczne i to, co dotyczyło przedwojennego państwa. Natomiast pamiętajcie, że tak naprawdę zdjęcia są w zasadzie na każdym portalu, o którym dzisiaj powiedziałam. Zdjęcia też, ja na przykład jestem wielką zwolenniczką w ogóle pracy ze zdjęciami, ponieważ one mają też, są najmniej zinterpretowane już na samym początku. Treść zawsze jest też od razu swego rodzaju taką, byśmy powiedzieli, że myślą przewodnią, co dany autor miał nam i chciał przekazać. Natomiast tutaj, moi drodzy, zdjęcia także bardzo często były i są wykorzystywane tak, jakby autor tego nie chciał. I to jest też kluczowe w myśleniu o pamięci i o tym, jak kiedyś to zdjęcie powstało, dlaczego i jak my dzisiaj na nie patrzymy, niekoniecznie mając, czy nie mając wiedzy o tych czasach,
minionych, ale też do czego my chcemy to wykorzystać i jak my to interpretujemy. Więc zachęcam Was, abyście też mieli to z tyłu głowy w momencie, gdy będziecie wykorzystywać materiały wizualne, także na przykład obrazy, bo też jest możliwość korzystania z zdjęć, które zostały zrobione obrazom. Jeżeli, słuchajcie, będziecie mieli jakiekolwiek pytania albo jakieś wątpliwości, to ja zachęcam do kontaktu ze mną, jestem otwarta na wasze potrzeby również i poszukiwania niektórych rzeczy. Jak tylko będę potrafiła, będę starała się wam pomóc w znalezieniu tych miejsc, ewentualnie do zachęceń, też do po prostu no, podania jakiejś inspiracji, jak można szukać i gdzie. Natomiast, moi drodzy, jeżeli macie może jakieś teraz pytania, to mamy jeszcze chwilę. Niemniej jednak ja ze swojej strony chciałam Wam podziękować za tą dość ekspresową prezentację w przypadku pokazywania tych portali. Dodam, że to są portale polskojęzyczne. Natomiast świat internetu ma także oczywiście możliwość dostępu do anglo, francusko, hiszpańsko, rosyjsko i tak dalej, gdzie też są materiały. Jeżeli ktoś z Was uzna, że tego typu materiały będą Wam potrzebne, także jest możliwość korzystania z takich portali, które posiadają w swoim działaniu źródła. Europeana akurat, która teraz przychodzi mi do głowy, jest to raczej platforma, która zajmuje się głównie popularyzacją historii sztuki, czyli obiektów typowo takich, byśmy powiedzieli, że galeryjno-muzealnych. Niemniej jednak ma także materiały graficzno-zdjęciowe. Ja zachęcam Was, abyście też zobaczyli każdą w zasadzie z tych platform pod względem kolekcji, ponieważ to nie chodzi o kolekcje, co one posiadają, ale jak tworzą. I chciałam Wam pokazać na jednym przykładzie, o co chodzi. Otóż, moi drodzy, udostępnię ekran. Pozwólcie, że to zajmie mi dosłownie chwilkę. I słuchajcie, pokażę Wam to na przykładzie Polony. I teraz, moi drodzy, wygląda to w ten sposób, że kolekcje, które są tutaj w katalogu, trochę wychodzą nam naprzeciw w wielu poszukiwaniach i działaniach. Otóż ja tutaj posłużę się oczywiście, tak, no żeby nie było, Józefem Piłsudskim. I tutaj, moi drodzy, już ktoś zrobił za nas pracę w poszukiwaniu materiałów. Otóż tu akurat, o, wyskoczył mi żywot marszałka, ale nie to chciałam Wam pokazać. Przepraszam. Jak widzicie, jest to publiczna domena, czyli można z tego korzystać. No i słuchajcie, ktoś już zrobił pracę za nas, jeżeli chodzi o jakąś konkretną myśl. Otóż znalazł w zasobach Polony wszystkie zdigitalizowane materiały, które dotyczą Józefa Piłsudskiego. I jak widzicie, są to różne rzeczy. Są to zdjęcia, są to tak zwane druki ulotne, czyli jakieś komentarze i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy rozpisane to, ile w jakich jest tutaj, że tak powiem, liczbach. Mamy druki ulotne, książki i fotografie, ale mamy coś, co jest jeszcze bardzo ważne w poszukiwaniu i też takim, powiedziałabym, filtrowaniu, co ułatwia nam szukanie. Czyli jak widzicie, mamy autora, współautora, wydawcę, języki i tak dalej. I to, co jest też tutaj, pozwólcie, że wrócę do prezentacji. To, co jest też ważne, to to, żebyście pamiętali, że wszystkie te narzędzia, które Wam przedstawiłam, mają możliwość właśnie filtrowania. I to jest też o tyle moim zdaniem istotne, że często nam ułatwia po prostu pracę i ją skraca, czego byśmy nie mogli mieć tak fizycznie w prawdziwym archiwum, ale do prawdziwego archiwum też zachęcam Was, abyście w miarę możliwości choć raz się wybrali, bo jest to ciekawe doświadczenie. Niemniej jednak pamiętajmy, że w obecnych czasach, kiedy w zasadzie większość instytucji digitalizuje rzeczy i te dostępy są o wiele łatwiejsze niż jeszcze kilka lat temu, to naprawdę zachęcam. Zachęcam do czytania prasy, która jest bardzo łatwa. Jedyne, co może być utrudnieniem, tak jeszcze Wam dopowiem, kwestia wtyczek, a mianowicie słynnej wtyczki déjà vu, która może być dość utrudniająca, ale jak już ją zainstalujecie, każdą gazetę przeczytacie, powiększając, skanując, robiąc
też robiąc print screen odpowiedniego artykułu. Myślę, że to naprawdę może być dla Was ciekawe doświadczenie, też takie może nienamacalne dotknięcie przeszłości, ale zobaczenie, że jednak w ekranie także się pojawia. Oczywiście siłą rzeczy od razu w głowie się pojawi, że można przecież wiele rzeczy znaleźć także przez Google, przez nie Google, tylko Google, natomiast słuchajcie, to jest zupełnie co innego. Jakość tych materiałów, ale także ich dostęp i oznaczenie jest zupełnie inne niż na portalach, które Wam przedstawiłam, do czego Was zachęcam, abyście korzystali, więc jeżeli tutaj nie pojawiły się pytania w międzyczasie, chociaż też nie dałam przestrzeni, więc jeżeli macie teraz pytania w tym czasie, to śmiało postaram się odpowiedzieć. Natomiast jeżeli nie, to ja słuchajcie, napiszę też, tutaj przyszedł nas pani Beata, natomiast ja jeszcze napiszę słuchajcie na czacie swojego maila, więc jeżeli będziecie chcieli się skontaktować w sprawie jakiegoś materiału do znalezienia bądź udostępnienia, to ja służę swoją pomocą, tak jak powiedziałam. To jest mój mail, pawlak.mery@gmail.com. Śmiało piszcie, postaram się pomóc, a jak nie ja bezpośrednio, to przekazać informacje dalej. Więc Janku, oddaję Tobie głos, może tutaj dojdzie informacja od Pani Beaty, a ja wtedy odpowiem, jak już ona będzie. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, życzę powodzenia w poszukiwaniach, tak na koniec. I słuchajcie, nie poddawajcie się, bo czasami jest tak, że szukanie materiałów źródłowych to nie jest tylko jedna wizyta przy komputerze, ale tak jak w archiwum, czasami jest tak, że trzeba iść po raz kolejny, a może jest tak, że otworzy nam się coś w głowie, że jednak to inne słowo trzeba wpisać i wtedy się udaje. Mówię Wam to z własnego doświadczenia, często jest tak, że szukam, dwa dni nic nie wyskakuje, no a później słuchajcie, jakieś olśnienie i nagle poszukiwany przeze mnie temat nagle się znajduje, albo po prostu nie szukam w tym miejscu, w którym powinnam. Tak też może być. Słuchajcie, ale tak wygląda praca historyka, ciągłe sprawdzanie, szukanie i poprawianie swoich błędów, bo czasami jest tak, że znajdę, ale źle zinterpretuję, więc też trzeba jeszcze do tego wrócić. No więc oddaję głos Jankowi, dziękuję Wam bardzo i cóż, powodzenia raz jeszcze Wam życzę. Ja dziękuję za ten zastrzyk wiedzy. Mam nadzieję, że przyda się Wam w Waszej pracy nad projektami. Tak jak wspominałem na początku, tutaj część osób dotarła, jeszcze będziemy mieli na podobny temat konsultacje w połowie października, więc możemy pisać oczywiście maile do Marii, możecie pisać maile do mnie też oczywiście w każdej sprawie dotyczącej programu Rememory. I też jeśli będziecie mieli jakieś też pytania takie pogłębione dotyczące tego też właśnie takich pułapek interpretacyjnych, historycznych, to też w trakcie tych konsultacji będzie można się nimi zająć. Do mnie widzę też nie ma pytań, nie ma ani do Marii pytań, ani do mnie pytań, więc, ale ja jestem oczywiście zawsze pod mailem dla Państwa. Oczywiście wszyscy opiekunowie grup mają do mnie maila, więc zawsze zachęcam do pisania. Spotkam się z częścią z Was na pewno w trakcie warsztatów dziennikarskich. Nie będę mógł być z każdą grupą. Tam będzie też koleżanka z Fundacji Gazety Wyborczej, która jest naszym partnerem w programie i tam będziemy się z Państwem spotykać z Wami i dziennikarzami. Ostatnia chwila, ale nikt nic nie pisze. Ten webinar będzie dostępny też, nagranie będzie dostępne, więc ci, którzy nie zdążyli zapisać, zrobić notatek, to nic straconego, jeszcze będą mieli szansę odtworzyć i ten materiał zobaczyć, zapoznać się, pogłębić. I w razie, jeśli nasuną się pytania, to Marii zapytać. Ja mam taką propozycję, tak? Bo jeżeli ktoś nie zdążył zapisać, to ja nie mam z tym problemu, jeżeli Janku będziesz mógł, a będzie zainteresowanie, ktoś będzie chciał prezentację, bo tam jest wszystko, to dla mnie nie ma to problemu. Tam jest też jakby po kolei, więc to też będziecie mogli skorzystać, jeżeli komuś uleciało. Pamiętajcie, że czasami jest tak, że po prostu ja też
też mam tak, że pamiętam, że jakoś to się nazywało, jak to się nazywało i później tak naprawdę po jakimś czasie dopiero ta nazwa wpada, więc tutaj jak najbardziej myślę, że możecie też skorzystać z tego materiału. Dobrze, czyli jeżeli będzie też potrzeba prezentacji, to poprosimy o maila. A w takim razie na dziś dziękuję bardzo. Dziękuję za to, że byliście tutaj z nami i też życzę powodzenia w dalszych pracach nad projektem. Widzę coraz liczniejsze, coraz ciekawsze tematy waszych reportaży, więc muszę wyznać, że i ja, i tutaj cała ekipa Rememor nie możemy się doczekać efektów. Właśnie, ja również do pracy. I powodzenia wam życzę. Dziękujemy bardzo.